tym odcinku porozmawiamy o łączeniu bardzo tradycyjnych technik z nowoczesnymi technologiami, o dziedzinie, która łączy sztukę z naukami ścisłymi. Jednym słowem porozmawiamy o konserwacji zabytków. A w studiu Agnieszka Kunicka-Goldfinger, główny konserwator Muzeum Narodowego w Poznaniu. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja się nazywam Małgorzata Lamperska, a to jest podcast o technologii na głos. Przed naszym spotkaniem mówiła Pani, że konserwator sztuki jest trochę jak lekarz. Ma podobny schemat postępowania, używa podobnych narzędzi, na przykład skalpela, tylko że no, lekarz musi zebrać wywiad od pacjenta. W sumie od tego zaczyna swoją pracę, a konserwator no, ma tu z tym problem, ponieważ obraz nie przemówi. W jaki sposób Państwo zbierają ten wywiad? W jaki sposób Państwo zaczynają swoją pracę z konserwacją danego dzieła? Prawdę powiedziawszy, tych analogii z medycyną i postrzeganie roli konserwatora jako w cudzysłowie lekarza obrazów, tak się czasem mówi o tym środowisku i my sami też tak żartujemy o sobie między sobą, rzeczywiście dotyka bardzo różnych zjawisk pokrewnych pomiędzy konserwacją zabytków a medycyną. Choć pacjent zdecydowanie bardziej milczący, tak jak Pani wspomniała, to jednak diagnozowanie jego stanu zachowania i szukanie przyczyn zjawisk rozmaitych zniszczeń, które w nim się pojawiają, to jest dość bliskie ocenie stanu pacjenta. Dla nas właśnie każde z dzieł sztuki, no mówmy dzisiaj może o kolekcji Muzeum Narodowego, bo reprezentuje właśnie tę instytucję, ten zespół zabytków jest bardzo, bardzo różnorodny. Od ciastek, chleba i rozmaitych artefaktów, które zbiera Muzeum Etnograficzne, poprzez zbiory Muzeum Wojskowego, aż po te najbardziej reprezentacyjne i najbardziej kojarzone chyba z muzeum kolekcje i galerie malarstwa, rzeźby, rzemiosła artystycznego. Te wszystkie dzieła sztuki w naszej kolekcji podlegają opiece konserwatorskiej. Dział nasz jest bardzo rozbudowany i specjaliści, których w sumie jest ponad 40, zajmują się poszczególnymi działami sztuki. No niemniej sam schemat postępowania z obiektem, który trafia do pracowni konserwatorskiej, jest dość podobny. Musimy rozpoznać jego stan zachowania. Czasem on jest bardzo dobry i wtedy wykonujemy naszą ulubioną konserwację, czyli bardzo profilaktyczną, zachowawczą, kiedy często tylko odczyszczenie powierzchni już pozwala na wprowadzenie obiektu na ekspozycję czy wysłanie na wystawę. Natomiast oczywiście nasze magazyny są pełne obiektów w bardzo złym stanie zachowania i one są naszą troską, ale też i okazją do różnych przygód intelektualnych, artystycznych, konserwatorskich właśnie, ponieważ stosujemy bardzo różne metody, również bliskie medycynie, do rozpoznania tego stanu. Podstawowe badania, tak zwane mikroinwazyjne, nieinwazyjne, nieniszczące, polegają na bardzo rzetelnej obserwacji obiektu i temu służą rozmaite sprzęty, które mamy w pracowniach i to są przede wszystkim mikroskopy optyczne, różne źródła światła, tak żeby móc oglądać obiekt w zwykłym świetle dziennym, które jest bardzo dobrym narzędziem pracy i konserwatorzy najbardziej lubią pracować przy świetle naturalnym, ale ono często musi być wzmocnione lampami, które również właśnie takie światło emitują. Także ta obserwacja w świetle bezpośrednim, przechodzącym, bocznym pozwala nam rozpoznać stan podłoża, jak i powierzchni obrazu. I to jest pierwsze źródło wiadomości o tym, co się dzieje z obiektem. Czyli taki wstępny wywiad z pacjentem, obserwacja jego. Dokładnie tak jest. No i potem staramy się używać narzędzi, które nie wymagają pobierania próbek, bo to jest jakby inny rodzaj badań. Przejdę do niego za chwilę. Natomiast bo chodzi o to, żeby to nie były za bardzo niszczące badania. Oczywiście. Zakładamy. Nie może naruszyć dzieła. Autentyczności dzieła i naruszyć pod każdym względem materii dzieła po prostu. Także w tej chwili nowoczesna konserwacja minimalizuje zarówno zabiegi konserwatorskie, jak i w tym procesie badawczym też stara się unikać nadmiernych interwencji. W związku z tym wykorzystujemy na przykład obserwacje w ultrafiolecie, w podczerwieni i te obrazowania dają nam również bardzo dobrą informację
o rzeczach, o zjawiskach, które nie są widoczne na powierzchni. Na przykład reflektografia w podczerwieni pozwala wyszukać pod warstwą malarską pierwszych szkiców artysty, zidentyfikować czasem niewidoczną sygnaturę, rysunek. To może ma mniejsze znaczenie dla samego stanu zachowania, ale na przykład jest szalenie istotną informacją dla historyków sztuki, którzy w swoich badaniach dociekają autorstwa, dociekają możliwości porównania tego dzieła z innym dziełem i na przykład szkic, który znajduje się pod opracowaniem malarskim, jest bardzo ważną częścią takiej identyfikacji. Obserwacja w świetle ultrafioletowym, czyli fluorescencja w ultrafiolecie powierzchni obrazu, pozwala nam natomiast bez żadnych dodatkowych badań zorientować się, czy były przeprowadzane jakieś zabiegi konserwatorskie wcześniej, ocenić grubość werniksów, czyli lakierów, które najczęściej znajdują się na powierzchni malatur i na rzeźbach i na obrazach. No i potem możemy jeszcze skorzystać znowu z uprzejmości lekarzy i na przykład wykonać tomografię komputerową, jeśli obiekt mieści się w tej komorze, w której wykonuje się to badanie, prześwietlenia rentgenowskie. Te wszystkie wyniki są dla nas kopalnią informacji o strukturze dzieła sztuki, o jego budowie, o zmianach, które zachodziły w tej budowie, no i przyczynach zniszczeń. Mówiła Pani o tomografii komputerowej. Czy korzystają Państwo z tych samych urządzeń jak w medycynie? Bo ja sobie od razu wyobraziłam obraz wjeżdżający do tomografu tak jak pacjent. Czy to się odbywa tak samo? Czy są na przykład większe tomografy specjalnie dla obiektów zabytkowych? No niestety nie działa to jeszcze tak, że konserwatorzy mogą zbudować dla siebie tomograf, aha, tylko raczej możemy badać te obiekty, które mieszczą się po prostu w gotowych urządzeniach. I my sami w Muzeum Narodowym w Poznaniu akurat korzystaliśmy do tej pory chyba tylko dwukrotnie z takiej możliwości i to dotyczyło badania rzeźb. Natomiast bardzo ciekawe badania prowadzi teraz Muzeum Narodowe w Warszawie. Jest duży program naukowo-badawczy, który realizują przy współpracy z Ośrodkiem Medycznym w Otwocku i tam badane są mumie egipskie. I wtedy to troszkę tak działa, jak w przypadku ciała ludzkiego, w tym przypadku zapakowanego w sarkofag. Ale przecież mamy do czynienia właśnie z badaniem, z identyfikacją ciała, które jest zmumifikowane i znajduje się w tym artystycznym, pięknym opakowaniu, które jest przedmiotem oglądu widzów w muzeum. Natomiast no, naukowcy i konserwatorzy zawsze dociekają chociażby po to, żeby właściwie opisać to dzieło, z czym mamy tak de facto do czynienia. I tutaj właśnie tomograf czy wykonanie prześwietlenia rentgenowskiego pozwala na dokładne doprecyzowanie, z jakim obiektem mamy do czynienia. Bo domyślam się, że takiej mumii nie można rozpakować, bo to byłoby zbytnie naruszenie. Nie? Dokładnie. W związku z tym jakoś trzeba zajrzeć do środka. Właśnie. A propos zaglądania do środka, to wykorzystujemy czasem nawet kamery na takich ruchomych wysiągnikach, których używają kominiarze do badania kominów. Ponieważ jeśli Państwo będą u nas w Galerii Sztuki Średniowiecznej, to tam jest bardzo piękna rzeźba Chrystusa na osiołku, mistrza Eckharda. I podczas konserwacji polichromii tej rzeźby, ponieważ jej substancja i podłoże drewniane było w bardzo dobrym stanie, jak się okazało, to przy usuwaniu przemalowania okazało się, że jest niewielki otwór w brzuchu osła i możemy tam taką kamerę zapuścić i dzięki temu obejrzeć oryginalną obróbkę wnętrza drewna, tak jak robili to średniowieczni mistrzowie. Trzymając się analogii z medycyną, pacjent ma swój wzrost, mniej więcej podobny. Dzieła sztuki są różne, od bardzo małych figurek czy jakichś miniatur po wielkie obrazy. Czy Państwo używają ciągle tych samych narzędzi do badania ich, czy czasem trzeba skonstruować jakieś większe? Bo na filmikach, które są na Państwa profilu na YouTubie, widziałam, że obrazy są badane takimi małymi lampkami, które świecą ultrafioletem czy podczerwienią, różnie. Czy jakby tą samą lampką można zbadać wszystko, czy czasem trzeba jakiegoś faktycznie narzędzia, wysięgnika, żeby dotrzeć, żeby stanąć na wysokości ramy obrazu. Nie wiem, po prostu czy tutaj skala ma znaczenie? Skala ma znaczenie, jak to w życiu. I oczywiście to, jeśli mam do czynienia z obiektem bardzo dużym, tak jak na przykład największy obraz Matejki Joanna d'Arc,
który eksponujemy w galerii w Rogalinie, to tutaj wykorzystano narzędzie, które zostało opracowane dla Straży Granicznej do identyfikacji składu metalu, ponieważ zdarzały się liczne przemyty obiektów złotych, srebrnych i chodziło o identyfikację składu metalu. I wymyślono to narzędzie już wiele lat temu, ale przez ostatnie lata zmodyfikowano je na tyle, że my w tej chwili, i to w muzeach jest już częste, używamy tak zwanego analizatora spektrometru XRF, który jest narzędziem ręcznym, również oprócz takich dużych urządzeń, które wykorzystują to samo źródło światła i w ten sam sposób badają skład farb czy wymalowań bądź składu metalu, jest również jego wersja ręczna i wtedy oczywiście stawiając rusztowanie przy tak wielkim obrazie można użyć właśnie takiego narzędzia i dokonać takich punktowych badań składu warstwy malarskiej, co dla nas również jest no, świetnym źródłem wiedzy, może już nie tyle o zniszczeniu tego miejsca czy tego obrazu, ale o jego technologii, o jego budowie. I wykorzystywaliśmy na przykład teraz to narzędzie w bardzo ciekawym projekcie, który realizujemy razem z Muzeum Narodowym w Krakowie i w Warszawie. W te trzy muzea zmierzamy ku otwarciu w tym roku, najpierw w Warszawie, potem u nas, a jesienią 25 w Krakowie, ogromnej monograficznej wystawy Józefa Chełmońskiego, która się zakończy również opracowaniem katalogu, pełnego katalogu jego dzieł, gdzie znajdą się również noty konserwatorskie dotyczące badań, palety, technologii, sposobu malowania. I wiele z tych informacji dostarczył nam właśnie XRF i takie badanie. On ma też swoją, XRF ma swoją wersję większą, ale to już jest taka stacjonarne narzędzie, które na przykład wykorzystuje Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, czy LANBOS, takie laboratorium badawcze przy Muzeum Narodowym w Krakowie, gdzie wykonuje się tak zwane mapowanie obrazu i wtedy możemy na całej powierzchni obrazu wykonać dziesiątki tych pomiarów i właściwie ułożyć mapę rozkładu pigmentów, farb, których używał artysta. To nie są jakieś bardzo precyzyjne dane, niemniej pozwolą na przykład bardzo dobrze wybrać miejsce do pobrania próbek. Przyszlibyśmy tutaj do już innego rodzaju badań, które są, nazywamy to mikroniszczącymi, ponieważ one wiążą się z pobraniem bardzo niewielkich próbek, ale część informacji, które są nam niezbędne do określenia technologii danego dzieła, można wykonać tylko takimi metodami. I to są mikrochemiczne, mikrobiologiczne metody operujące właśnie na próbce. Wróćmy jeszcze do Chełmońskiego i do tych mikropróbek. Rozumiem, że mogą Państwo dokładnie zbadać, z czego składa się farba, której używał malarz, prawda? Tak, właśnie temu służą te badania. Bo tak rozłożyć tego, na pierwiastki. Tak, tak, rozkładamy, no bo farba wiadomo jest mieszaniną rozmaitych, najczęściej ta użyta przez artystę, rozmaitych farb, a z kolei farba, jak wiadomo, to są pigmenty zawieszone w spoiwie, a te pigmenty też są rozmaitymi związkami chemicznymi. Także my tam identyfikujemy pierwiastki i dopiero analiza takich zbiorczych danych pozwala na określenie palety danego malarza. Bardzo skracam ten proces, ale chodzi o to, że to jest efekt finalny. Jesteśmy w stanie określić, jakich farb w danym okresie swojej twórczości używał artysta. I oczywiście miło jest to wiedzieć, ale oprócz tego to jest też podstawa do identyfikacji na przykład dzieł sztuki i to jest taka bardzo ważna również funkcja i odpowiedzi na pytania, które stawiają nam historycy sztuki, kiedy zdarza się obraz niepodpisany, niesygnowany przez artystę, możemy takimi badaniami potwierdzić jego autorstwo i to często jest rozstrzygające w bardzo różnych i kłopotliwych sytuacjach. Albo stwierdzić, że coś jest falsyfikatem. Dokładnie tak. Funkcjonowało przez wiele lat jako oryginał. Powiedzmy, że zakończyliśmy już tą lekarską diagnozę. I czy potem zaczyna się etap, nie wiem, czy to dobrze można nazwać, takiej właściwej pracy nad dziełem, właściwej pracy konserwatorskiej, gdzie faktycznie robi się pewne rzeczy manualnie, czy wtedy już używa się tylko takich technik i narzędzi, których używał autor,
nie wiem, 100, kilkaset lat temu, czy tutaj również mamy do czynienia z jakimiś, nie wiem, nowoczesnymi nie wiem, farbami, czy też spoiwami, czy też nie wiem, jakimiś innymi narzędziami, czy innymi środkami, które są dla nas dostępne, a na przykład nie były dostępne wcześniej. Jednym słowem, to jest też pytanie takie o to, jak bardzo możemy uwspółcześnić dzieło, żeby no, je zachować dla potomnych i żeby dobrze wyglądało. A na ile musimy być zgodni z warsztatem autora trochę? To jest bardzo ciekawe pytanie i odpowiedź na nie nie jest prosta, dlatego że jedną rzecz chciałabym jeszcze tak dodefiniować. Każde dzieło sztuki, na jakie patrzymy w muzeum czy w innym miejscu, ono jest bardzo skomplikowanym organizmem, mechanizmem i zachodzi tam bardzo wiele procesów mikrochemicznych, fizycznych. To dzieło, tak jak my wszyscy, podlega działaniu czasu, starzeje się. Pewne procesy są naturalne dla wszystkich jego elementów i te elementy też na siebie wpływają. W związku z tym, kiedy obiekt trafia do konserwacji, jest najczęściej organizmem, obiektem szalenie z jednej strony skomplikowanym, jeśli w dobrym stanie, to wspaniale, ale najczęściej w złym stanie, no bo wtedy trafia do konserwacji. I my dlatego tak dużo czasu poświęcamy tej diagnostyce, żeby zrozumieć przyczyny zniszczeń, które mogą zachodzić w każdej warstwie tego obiektu. Mówmy może o obrazach, bo to jest najprostsze chyba do wytłumaczenia. Mamy tam podłoże, które najczęściej jest płótnem albo deską lub płytą metalową, warstwę gruntu, warstwę przeklejenia, na tym podmalowania autorskie, często szkice, rysunki i potem właściwe opracowanie malarskie. W zależności od epoki, w której powstało dzieło, każda z tych części była inna, inaczej przygotowana przez artystę i inaczej zachowuje się, starzejąc się. I my musimy znać te procesy, spodziewać się również skutków naszych działań, żeby cała konserwacja przebiegła dobrze. W tej chwili nowoczesna konserwacja polega na tym, żeby po takiej diagnozie starać się minimalizować interwencje konserwatorskie. I właśnie tak jak pani wspomniała, naszym głównym zadaniem jest zabezpieczenie dzieła sztuki po to, żeby mogło trwać dalej. Najprostszą rzeczą, jaką możemy zrobić, i to szczególnie właśnie jest w muzeach korzystne, to znaczy zabezpieczyć sposób jego przechowywania. I są obiekty, które wymagają bardzo specyficznych warunków. Jeszcze dochodzi do tego ekspozycja, bo o ile w magazynie możemy wyobrazić sobie czarną skrzynkę, gdzie mamy idealne warunki wewnątrz i tam zamykamy nasz obiekt. Chyba nie o to chodzi. Ale właśnie ta funkcja muzeum, które udostępnia również dzieła sztuki, nie tylko zbiera i przechowuje, wymaga od nas również pewnej modyfikacji tych warunków, no bo wiadomo, że musimy je, chcemy je też pokazywać i wtedy musimy stworzyć we wnętrzu muzeum takie warunki. To nie jest łatwe, bo obiekty muszą być oświetlone, muszą być czytelne, muszą być przygotowane do tej ekspozycji, więc to jest jakby osobne zadanie konserwacji profilaktycznej, zachowawczej i wymaga bardzo wielu badań z zakresu fizyki i mikrobiologii, które się przekładają na sposób zabezpieczenia obiektu w danym wnętrzu, skracając. Co najbardziej szkodzi obrazom? Światło czy jakieś mikrobiologiczne organizmy, czy może wilgoć? Co jest takim najbardziej, czynnikiem najbardziej wpływającym na starzenie się obrazu i na to, że no, traci swój wygląd? Właściwie wszystkie te czynniki są bardzo niszczące, ponieważ zmiany przede wszystkim są złe, jeśli chodzi o wilgotność czy temperaturę, bo one powodują, że obiekty, my to mówimy, pracują. Czyli ich wewnętrzna struktura rozpręża się i napręża, wywołując z kolei spękania warstw, które leżą na przykład na płótnie. I to obserwujemy w dużym nasileniu przy obiektach dużych formatów. Natomiast oczywiście, że atak mikrobiologiczny, do którego no, staramy się absolutnie nie dopuszczać, jest też warunkowany poziomem wilgotności i temperatury.
jest może najłatwiej właśnie zapanować nad właściwą poziomem wilgotności i temperatury i to ustabilizować, aczkolwiek to jest bardzo kosztowne. Ale ponieważ... kojarzę, że w wielu muzeach stoją takie wilgotnością mierze chyba, nie? Które rysują taki wykres. I... Te, które rysują, to są stare typy tego monitoringu profilaktycznego i my też oczywiście to robimy. W tej chwili to już są inne instrumenty elektroniczne, często ich nie widać i my uzyskujemy te dane już tylko do komputerów są one przesyłane. Widzowie nie widzą. Widzowie nie widzą, nie muszą się tym martwić. My się tylko martwimy. Mi się tak kojarzyło z salami muzealnymi. Tak, to prawda. Czasem też widzą Państwo nawilżacze, czasem osuszacze, bo są wnętrza zabytkowe i to jest też duży kłopot, jeśli chodzi o muzea, ponieważ one często są w budynkach historycznych. I cóż z tego, że wiemy, że na przykład wprowadzając superklimatyzację nawet wielkim kosztem, my możemy te warunki zapewnić, kiedy my na przykład nie możemy tego zrobić w budynku zabytkowym, bo trudno sobie wyobrazić, że tam będziemy w ścianach gotyckich czy późniejszych przekuwać kanały wentylacyjne. Także to jest tak jak z małym obiektem. Te procesy tak skomplikowane dotyczą też wielkich budynków i my musimy tutaj te funkcje łączyć i myślę, że to jest w ogóle najtrudniejsze. To znaczy kompromisy, na które muszą iść konserwatorzy, żeby z jednej strony chronić dzieło sztuki, z drugiej je udostępniać, a jeszcze z trzeciej dbać o komfort widzów, którzy też mają prawo wystawione obiekty widzieć w dobrym świetle, które jest oczywiście naszym wrogiem, bo wracam teraz do tego czynnika, który jest szalenie niszczący, czyli promieniowanie ultrafioletowe, które jeśli my używamy tej fluorescencji do obserwacji, to jest bardzo szybki proces, krótko trwa. O tyle wystawienie obiektu na przykład malarskiego na długotrwałe działanie ultrafioletu powoduje nie tylko płowienie barwników, procesy przyspieszonego wysychania, jeśli to na przykład bezpośrednio operuje na powierzchni obrazu warstw malarskich, rozpadu włókien celulozowych, które wchodzą w skład płótna czy papieru, no to tutaj trzeba podejmować takie decyzje, że na przykład zamykamy obiekty w kasetach klimatycznych i zabezpieczamy ich powierzchnię tak zwaną szybą muzealną. Te przeszklenia są bardzo często spotykane już w europejskich muzeach i my też najcenniejsze obiekty staramy się pod tymi szybami zamykać, aczkolwiek zdajemy sobie sprawę, że to nie jest komfortowe dla widzów, bo jednak odcinamy ich od tej bezpośredniej powierzchni obiektu. Nie można wtedy zrobić dobrego zdjęcia, są odbicia, trzeba odpowiednio oświetlić taki obiekt. Także jak zwykle, dobre rozwiązania są zwykle gniłym kompromisem. Ale z drugiej strony mamy pewność, że ten obraz przetrwa i kolejne pokolenia też będą mogły go oglądać. Oczywiście. Bo przynajmniej nie szczernieje. Gdyż można porównać działanie promieniowania słonecznego tak jak na naszą skórę. Nie? Ono też jednak wpływa na to, że skóra się starzeje i brązowieje, więc to chyba też te... Można sobie wyobrazić, że podobne procesy dzieją się w płótnie malarskim. A chciałabym jeszcze zapytać, bo przez dziesiątki lat nauka poszła bardzo do przodu. Jednak chemia, fizyka i inne dziedziny ścisłe zrobiły olbrzymie postępy i w bardzo wielu dziedzinach było tak, że jednak kiedyś ludzie w dobrej wierze się mylili. I nie wiem, stosowali złe leki, skoro już mieliśmy tyle skojarzeń z medycyną. Czy w przypadku konserwacji zabytków też było tak, że kiedyś coś było modne, a jednak wpłynęło na to, że różne dzieła teraz się, nie wiem, gorzej zestarzały albo wręcz zniszczyły? Tak, oczywiście. To jest też zjawisko złożone, bo o ile sztuką dawną rządziły pewne żelazne rygory i wszyscy artyści postępowali troszkę jak rzemieślnicy według pewnych zasad, technologicznych również, starali się jakby założyć, że ich dzieło ma trwać na chwałę Boga chociażby. To później zmienia się to zasadniczo, przede wszystkim w połowie XIX wieku zaczyna się fabryczny wyrób zarówno podobrazi malarskich, jak i farb i wielu innych składników dzieł sztuki i wtedy artyści oderwani od tego rzemiosła, od swojego warsztatu, tracą wpływ tak naprawdę na to, jak zachowa się ich dzieło w sytuacji, kiedy stosują kupione w sklepie materiały. I my to bardzo dobrze obserwujemy i są charakterystyczne zniszczenia właśnie dla dzieł sztuki dawnej i charakterystyczne dla dzieł sztuki XIX-wiecznej i późniejszej.
jest dosyć duży problem ze sztuką współczesną, ponieważ współcześni artyści z reguły nie myślą o tym, żeby ich dzieła przetrwały dla potomności. To jest taki żywy, fantastyczny proces kreacji, natomiast w efekcie powstają dzieła, no i są też takie trendy w sztuce współczesnej, że wykorzystuje się na przykład przedmioty użytku codziennego, odrzuty, śmieci wręcz i z nich tworzy się i kreuje tego rodzaju dzieła i one są fantastyczne w tej warstwie ideowej, przekazu artystycznego, natomiast w sensie materii, no to jest zupełnie co innego niż renesansowy obraz stworzony według kanonu, który my też znamy i w związku z tym potrafimy i przewidzieć sposób zniszczenia takiego obiektu. Natomiast tutaj ta nieprzewidywalność tego, jak dzieło się zachowa za ileś lat, jest największą przeszkodą dla konserwatorów. Przeciwdziałamy temu, starając się wiedzieć, z jakich materiałów dzieło zostało stworzone i na przykład w momencie przyjmowania takiego obiektu do kolekcji muzealnej przeprowadzamy wywiad i staramy się wiedzieć, czego można się spodziewać po tym obiekcie. Natomiast osobną sprawą jest potem interwencja konserwatorska, bo w przypadku dzieł sztuki dawnej to mamy taki wybór tak naprawdę. W zależności od tego, w jakim stanie jest dzieło, jeśli trzeba uzupełnić jego warstwę malarską, to możemy to zrobić dokładnie takimi farbami, jak robił to artysta, ale możemy też wybrać farby współczesne, o których wiemy, że na przykład optycznie są stabilne. I wtedy unikniemy takiej sytuacji, że nasze retusze, punktowania zmienią się inaczej niż dalej starzający się obraz. Mm-hmm. I możemy dostosować. Bo to wtedy by było widać te zmiany gołym okiem, prawda? Tak, i je często widać. Jeśli Państwo się przyjrzą obiektom na galerii, to tam widać takie postarzałe konserwacje, bo one są w postaci ciemnych, zmatowiałych retuszy widoczne bardzo wyraźnie. Staram się oczywiście unikać tego na naszych galeriach i takie obiekty trafiają potem do korekt, znowu do pracowni konserwatorskiej. Czyli konserwator poprawia po konserwatorze. Tak, tak, zwłaszcza, że specyfiką polskich kolekcji, biorąc pod uwagę historię naszych kolekcji muzeów, jest to, że do nas obiekty trafiają często po wielu konserwacjach, no bo po prostu były niszczone w czasie wojen, wywozów, chowania tych zbiorów, ukrywania przed rabunkiem bądź po rabunku właśnie. One trafiały do pracowni konserwatorskich zawsze od właściwie międzywojnia i my prawie, że nie mamy w kolekcji takich obiektów, które nigdy nie musiały być poddane interwencji konserwatorskiej. No i dotykamy właśnie takiego drugiego obszaru, czyli te starzejące się konserwacje i używanie materiałów, które kiedyś konserwatorzy uznawali za dobre, bo przecież innych by nie stosowali, które właśnie zestarzały się. My dlatego teraz kładziemy taki nacisk w konserwacji współczesnej, żeby unikać interwencji bardzo szerokich i wprowadzania do dzieł sztuki bardzo głęboko rozmaitych materiałów, bo one oczywiście są przebadane, mamy pewność, że jeśli tylko można, to są odwracalne, czyli można je usunąć z powierzchni bądź struktury dzieła sztuki. Niemniej każda taka interwencja stanowi obciążenie dla tego dzieła i lepiej tego nie robić. Jeśli możemy jakiś obiekt zachować w dobrych warunkach, obserwować go bacznie i interweniować tylko, jeśli zaczyna się coś dziać, no to właśnie taką konserwację nazywaną zachowawczą uważamy za najlepszą. Jeśli jednak ta interwencja musi być w jakimś zakresie, który określamy na podstawie tej diagnozy początkowej, no to wtedy staramy się używać jak najlepszych materiałów i one oczywiście, tak jak w medycynie, leki są opracowywane, cały czas korzystamy zresztą ze zdobyczy chemii i medycyny, no bo my musimy używać zarówno środków mikrobiologicznych, biobójczych, jak i bardzo dobrych klejów do impregnacji bądź do podklejeń takich lokalnych i ich stabilność optyczna i to, że mamy pewność, że się nie zmienią w czasie i nie będą potem ciemnymi plamami, no jest tutaj podstawowa. I w tej chwili takie środki już są dostępne. Czy jest jakaś taka granica, kiedy granica dla konserwacji, bo wyobrażam sobie, że są obrazy czy rzeźby tak zniszczone, że już sama konserwacja byłoby tego więcej niż oryginału. Czy wtedy się podejmuje pracę, czy już zostawia to dzieło, czy na przykład nie wiem, tylko lekko oczyszcza? Na przykładzie, powiedzmy, no mamy obraz, który jest tak zniszczony, że w zasadzie by trzeba było go na nowo
namalować, w większości przynajmniej. Czy takie działanie miałoby sens, czy to już by było za dużo pracy konserwatora, a za mało już oryginału pracy malarza? No tak. Czy czasem w ogóle stają Państwo przed takimi dylematami? Stajemy dużo częściej niż byśmy chcieli, tak naprawdę, bo muzeum też przyjmuje dary od rozmaitych donatorów i to jest oczywiście bardzo przyjemne. I kiedyś trafił do nas nawet do pracowni, zastanawialiśmy się długo nad tym właśnie, bo to jest bardzo ciekawy problem i wydaje nam się, że rola konserwatora kończy się tam, gdzie nie jesteśmy w stanie odkryć intencji autora. Jeśli nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że wiemy dokładnie, o co chodziło w tym dziele, że potrafimy nawet to zniszczenie podporządkować pierwotnej idei artysty, no to wszystko jest w porządku i wtedy rzeczywiście dość indywidualnie podejmujemy decyzje w zależności od tego, gdzie ten obiekt trafia. Jeśli chodzi o muzealne ekspozycje, to my pokazujemy 10% naszych zbiorów. 90% muzealiów jest w magazynach. Więc upraszczając znacząco, można powiedzieć, że mamy z czego wybrać. I na ekspozycje mogą trafić rzeczywiście obiekty, gdzie ta interwencja najlepsza artystycznie i gdzie jesteśmy w stanie tą interwencję konserwatorską podporządkować tej pierwotnej idei. Już niezależnie od tego, ile jej jest, chociaż oczywiście chcemy, żeby było jak najmniej. Natomiast są takie obiekty, na przykład była taki obiekt Pieta, rzeźba gotycka, gdzie właściwie nie zachowała się zupełnie postać Matki Boskiej trzymającej na kolanach ciało Jezusa. I zostało tylko ciało Jezusa podtrzymywane przez takie zawieszone na właściwie bryle, pustej bryle rękach Matki Boskiej. A czy wiadomo było w ogóle, jak to wyglądało oryginalnie, czy nie? Zachowało się stare zdjęcie bardzo podobnej rzeźby. To była rzeźba gotycka i myśmy taki problem postawili przed studentami Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. W jaki sposób oni by zaaranżowali pokazanie takiej rzeźby. No i tam się rozmaite pomysły, pokazywaliśmy to zresztą nawet w muzeum w takim suplemencie konserwatorskim, choć tutaj bardziej ideowym, bo wydaje nam się, że no dorzeźbianie połowy rzeźby w takim przypadku byłoby zbytnią interwencją i właśnie, ponieważ nie mieliśmy pewności, jaki był kształt, no to oczywiście wiemy, jak może wyglądać Pieta, ale przecież nie o to chodzi, mamy tu do czynienia z konkretnym dziełem. Także odpowiadając już bardziej konkretnie na Pani pytanie, nie ma takiej granicy. Nie można powiedzieć, czy do 40% ubytków zrobimy, a powyżej nie. To jest bardzo indywidualna decyzja, zależy i od rodzaju dzieła, i od tego, co wiemy o jego pierwotnym wyglądzie, i od tego, jaką funkcję ma pełnić dalej. W muzeach najczęściej możemy sobie pozwolić na pokazanie reliktów, na przykład tylko sugerując, jak to mogło wyglądać, dopowiadając, ale nie wykonując tego za artystę. Ale można dopisać resztę historii i to jest też w sumie indywidualna historia danego dzieła i też jakiś fragment naszej historii jako naszej polskiej kultury. Oczywiście, jeszcze tylko dopowiem, że my tutaj też możemy się posłużyć technologią bardzo nowoczesną i taki przykład jest na przykład w dworze Artusa w Gdańsku, gdzie nie zachowały się malowidła ścienne ogromnych formatów przedstawiające sceny mitologiczne, ikonografię bardzo ciekawą dla tego wnętrza, dla tego budynku, dla Gdańska bardzo ważną, ale zachowała się czarno-biała dokumentacja i w związku z tym zdecydowano się na taki zabieg, który był potem bardzo dyskutowany w środowisku, ale jako przykład bardzo ciekawy. Na podstawie specjalnie napisanych programów komputerowych, tylko na podstawie walorów tych biało-czarnych fotografii, zrekonstruowano kolorystykę. No oczywiście z grubsza wiedząc, jak ta kolorystyka mogła wyglądać, ale no, w przypadku dzieła malarskiego to jednak chodzi o pewien niuans, rodzaj zieleni, rodzaj błękitu, sposób rozmalowania tego nieba czy wody, więc to nie jest takie bezpośrednie przełożenie i efekt jest ciekawy, aczkolwiek dyskusyjny. No więc właśnie to jakby myślę, że mieści się w mojej odpowiedzi, kiedy w zależności od tego, jaką funkcję dzieło pełni, my tutaj możemy wybrać pewne postępowanie, wspomóc się nowoczesnym narzędziem, no niemniej na początku tej drogi jest dzieło i jego autor. I jakby nasza rola, rola konserwatorów, to jest całkowita pokora i podporządkowanie się pierwotnej idei dzieła i tego, czym ono było, czym ma być dalej.
A czy zdarza się, że konserwator podczas swojej pracy stwierdza, że dane dzieło jest falsyfikatem? Zdarza się. Zdarza się i mamy taki przypadek na stole, chociaż źródłem tej informacji był dla nas profesor Michał Hacke, który napisał książkę, stwierdzając, że obraz Józefa Pankiewicza Targ na Jarzyny za żelazną bramą w Warszawie, według niego i na podstawie jego kwerendy archiwalnej i badań historyczno-artystycznych, jest falsyfikatem. Że to nie jest po prostu ten obraz Pankiewicza, który wiemy, że oryginalnie powstał w 1888 roku, że był potem wystawiany, był nagrodzony medalem i zachowała się jego biało-czarna fotografia z tamtego czasu, krótko po powstaniu. I akurat ten obraz trafił do muzeum po wojnie, został zakupiony w 1948 roku do zbiorów. To była sytuacja, to nie jest obojętne, kiedy po wojnie muzeum rekonstruowało swoje utracone zbiory. No i obraz przez wiele lat nie budził wątpliwości historyków sztuki ani zwiedzających. I dopiero właśnie profesor Hacke zwrócił nam uwagę, że według niego to nie jest oryginał i w związku z tym wycofaliśmy obraz z ekspozycji. Został poddany bardzo dużym badaniom, zwłaszcza, że akurat malarstwo Józefa Pankiewicza jest dość dobrze przebadane również już tymi nowymi metodami instrumentalnymi, więc było do czego porównać wyniki. No i niestety okazało się, że mimo wielokrotnych konserwacji tego falsyfikatu, dublażu, przesycenia obrazu woskiem, wielokrotnych warstw retuszy. Właściwie patrzyliśmy na 100% powierzchni obrazu pokrytej punktowaniem i retuszami wykonywanymi w bardzo różnym czasie. To jednak po właśnie porównaniu wyników badań z innym malarstwem artysty z tego czasu, jak i analizą formy. Współpracowaliśmy tutaj z profesorem Mirosławem Wachowiakiem z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, który jest znawcą technologii malarzy XIX-wiecznych i Pankiewicza właśnie. No, okazało się, że mamy do czynienia z falsyfikatem lub kopią. To nie jest też obojętne, w jaki sposób mówimy i jakiego słowa tutaj używamy w tym kontekście. Nie potrafimy jeszcze jednoznacznie odpowiedzieć na to, czy to był intencjonalnie powstały falsyfikat, czy też kopia, może nawet z końca XIX wieku. Na razie jeszcze badania troszkę trwają, ale chcemy pokazać ten obraz w listopadzie tego roku na takiej niewielkiej wystawie w przestrzeni Galerii Sztuki Polskiej w muzeum z całą historią jego badań i właśnie tego zdefiniowania, czy to oryginał, czy też nie. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. A Państwa zapraszam na nadchodzące wystawy, o których rozmawiałyśmy, czyli wystawę Chełmońskiego i Pankiewicza. Agnieszka Kunińska-Goldfinger z Muzeum Narodowego w Poznaniu była moim Państwa gościem, a my słyszymy się za 2 tygodnie. Dziękuję. Dziękuję.